Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w bardzo szczytnym celu. Jako spółka PERN będziemy przekazywać specjalistyczne wozy, te, które widzicie przed budynkiem dla Straży Pożarnej. To jest bardzo ważny krok dla bezpieczeństwa, bardzo ważny krok dla społeczności lokalnych i dlatego chciałabym poprosić, aby zabrał w tej sprawie głos pan senator Marek Martynowski. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w swoim imieniu, ale też i w imieniu mieszkańców tego regionu za te samochody strażackie. Na pewno to będzie dla mieszkańców wpływało na bezpieczeństwo. Na pewno będą się czuli bezpieczniej, jeżeli te samochody trafią do OSP miejscowych tu w Bielsku i w Święcieńcu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezesie za przekazanie tych wozów. Wiem, że to jest bardzo ważne dla miejscowych OSP. Ważny dzień i dla strażaków ochotników, ale i dla mieszkańców miejscowości, które są wzmocnione przez spółkę PERN poprzez przekazanie wozów strażackich. Nasi strażacy ochotnicy słyną z poświęcenia, z męstwa, z wysokich kompetencji. Ale do tego potrzebny jest sprzęt, żeby mogli skutecznie nieść pomoc potrzebującym. Inwestycja w strażaków ochotników to jest inwestycja w poprawę ochrony naszych mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej, bo strażacy ochotnicy dzięki pomocy PERN-u otrzymują kolejne wozy, które będą służyły do akcji ratunkowych. Chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj, życzymy, żeby te samochody mogły prezentować się zawsze tak galowo, jak dzisiaj w bazie PERN-u. Ale wiemy, że życie jest wymagające. Wiemy, że te samochody będą służyły do akcji. Ludzie będą potrzebowali pomocy. I życzę strażakom, którzy zasiądą za kierownicą tych wozów, aby zawsze zdążyli na czas z pomocą, ale też, żeby zawsze wrócili cali i zdrowi do swoich rodzin. Bezpieczeństwo zapewniamy poprzez Zakładową Straż Pożarną we współpracy z PSP i OSP. Państwowa Straż Pożarna i druhowie z OSP dzięki swoim kwalifikacjom, doświadczeniu i wysokim kompetencjom uzupełniają kompetencje naszych strażaków. Ten dzisiejszy dzień szczególny, bardzo ważny dla naszej spółki, jest dniem, w którym również pokazujemy społeczności płockiej, że jesteśmy tutaj blisko, jesteśmy razem ze społecznością płocką i będziemy dla niej działać. Działamy w bardzo wymagającym rejonie operacyjnym, charakteryzującym się szerokim spektrum zagrożeń. Są tu zagrożenia związane z produkcją rolną, gospodarką leśną, zagrożenia wynikające z położenia nad Wisłą oraz te wynikające z wysokiego uprzemysłowienia i występowaniem licznych zakładów dużego i zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej. Co roku dochodzi tu do około 4,5 tysiąca różnego rodzaju zdarzeń. Jestem przekonany, że dzięki Państwa wsparciu oraz osobistemu zaangażowaniu Pana Ministra Macieja Małeckiego mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego po raz kolejny będą mogli poczuć się bezpiecznie. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu pragniemy podziękować władzom firmy PERN za przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Otrzymany pojazd pożarniczy przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej naszej jednostki, a także do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Cieszymy się, że mamy takich przyjaciół jak pańska firma. Dziękujemy Państwu za całokształt, za bezinteresowną pomoc, za działanie, które przyczynią się do rozwoju naszej lokalnej społeczności. Jako przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku cieszę się, że dzisiaj tutaj mogę być i odebrać, że tak powiem, taką zacną nagrodę dla naszej jednostki. To pokazuje, jak ważna jest nasza rola, nasze działania, nie tylko można powiedzieć na terenie powiatu płockiego, ale i powiatów sąsiednich, a nawet i na skalę wojewódzką. Jeszcze raz bym chciał podziękować tutaj na ręce pana prezesa, pana wiceprezesa za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i że otrzymaliśmy ten pojazd, który doposaży wyposażenie naszej jednostki. Dziękuję bardzo.